Istotne metamorfozy z Galerią Bolesławiec City Center. Poznajcie naszą nową uczestniczkę. Nazywam się Mirosława Gołębiowska, jestem mieszkańką miasta Bolesławiec. Do metamorfoz zgłosił mnie pan z moją starszą córką. Oczywiście to było w pełnej konspiracji do momentu, kiedy trzeba było podpisać dokumenty. Zgłosili mnie z tego względu, że jestem mamą samotnie wychowującą dwójkę niepełnosprawnych dzieci. Jestem oddana tym dzieciom. Szczerze powiedziawszy, nie mam tak czasu dla siebie. No i ktoś mi chciał zrobić przyjemność, żebym chociaż raz się poczuła trochę lepiej, trochę inaczej. Więc wyraziłam zgodę. Skoro ktoś wyszedł z inicjatywą, pomyślałam, że dlaczego nie, spróbuję. I tak tutaj się znalazłam w tym programie. Na razie bardzo dobrze się czuję. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wszyscy, z kim rozmawiam do tej pory, którzy mnie tam znają, widzieli gdzieś, stwierdzili, że jest super, włosy super, kolor włosów tak samo. Także zobaczymy, co czas przyniesie w przyszłości. Naszą kandydatkę czesano w salonie fryzjerskim L'Oréal Professionnel w galerii. Na dzisiejszych metamorfozach mamy kandydatkę Mirkę. Mirka ma bardzo kobiecą sylwetkę. Wiem, że na co dzień zajmuje się chorymi dziećmi i będę tutaj chciała dobrać stylizację, żeby poczuła się taką fajną, kobiecą, stuprocentową matką, że w tych troskach codziennych, żebyś dzisiaj znalazła dla siebie troszeczkę takiej odskoczni od tego wszystkiego, od tych trosk i sprawi ci to, myślę, przyjemność, wspólne takie dobieranie do twojej sylwetki rzeczy, które gdzieś tam zagoszczą w twojej szafie, mam nadzieję, na przyszłość. Naszą kandydatkę maluje Agnieszka Opała z salonu Magia Orientu. Jak odbiera metamorfozę nasza uczestniczka? Jest wspaniale. Nie spodziewałam się. Fryzjer, grzebanie w butach, szukanie odpowiedniego obuwia. No oczywiście chodzenie po tych sklepach, szukanie też odpowiedniego ubioru dla mnie, ponieważ nie jestem, nikogo nie chcę obrazić, prawda, szczuplutka. No i niestety jest ten problem, z którym się borykam, prawda, na co dzień, że gdzieś tam coś sobie upatrzę, no ale nie ma rozmiarówki, więc się jakąś alternatywę zastępczą, no nieraz jest to nietrafione, ale jest wspaniale. W CCC buty, sukieneczka, żakiet, kapelusz w szachownicy, torebka, paseczek w mojito. Miałam też trening z mentalną trenerką. Było rewelacyjnie, ponieważ jest osoba otwarta, ciepła, potrafiąca naprowadzić osobę, z którą rozmawia, na pewne rzeczy pozytywne, prawda? Nie ma negatywów, tylko wszystko w pozytywach. I proszę sobie cały czas pozytywnie, pozytywnie, pozytywnie. Staram się to pozytywnie mieć na co dzień, no chociaż są sytuacje, prawda, że się nie da pozytywnie, no ale to jest ten cały czas, ten zabieg pozytywności i mam nadzieję, że to już tak zostanie na pozytywnie. Niech się dzieje, co chce, ale uśmiech musi zawsze być. Dla przypomnienia, nasza uczestniczka przed metamorfozą i po zmianie. Dzisiejszą stylizacją dla Mirki jest sukienka bardzo kobieca, którą można fajnie paseczkiem podkreślić talię, wyeksponować biust, co jest atutem u Mirki. Zazdroszczę. Do tego jest żakiet, który też fajnie na chłodniejsze dni. No i ja uważam, hicior sezonu jest kapelusz bardzo kobiecy. Bardzo taki elegancki i sportowy zarazem, czyli trzy w jednym mamy, nie dwa w jednym, tylko trzy w jednym. I myślę, że tutaj dla ciebie jest taka fajna, fajnie dobrana stylizacja,
wygodna i taka poczujesz się w końcu tą stuprocentową kobietą. Mam nadzieję. Galeria Bolesławiec City Center zaprasza codziennie.